Dziś o temacie dla Was bardzo ważnym, czyli o diecie przy niskiej ferytynie. Kiedy dodałam odcinek o ferytynie, posypało się bardzo dużo pytań, jak jeść, jak nie jeść, co robić, czego nie robić, więc rozłożę to na kilka odcinków, dlatego że jest to temat dość obszerny i teraz zapraszam Cię do tego, jak jeść, a jak nie do końca jeść przy niskiej ferytynie. Pierwszy i najważniejszy punkt jest taki, że generalnie, teoretycznie tak powinno być w naszym organizmie, że kiedy dorzucamy sobie żelaza z zewnątrz, kiedy to żelazo rośnie we krwi, to również zapasy ferytyny, właśnie tego żelaza w tej formie powinny iść do góry. Oczywiście nie zawsze się tak dzieje, bo to nie jest takie zero-jedynkowe i nasz organizm jest podatny na wiele różnych czynników, ale tak czy siak wzrost stężenia żelaza i jakby to, żeby to żelazo w ogóle zaczęło się pojawiać z zewnątrz, czy to w formie suplementów, leków, czy w postaci diety w większej ilości, musi się stać, żeby ferytyna miała prawo wzrosnąć. W idealnej sytuacji w diecie powinny znajdować się produkty pochodzenia zwierzęcego, szczególnie mięso, które będzie właśnie bogate w żelazo chemowe i świetnie ono wpływa na zwiększenie stężenia ferytyny, ale oczywiście wiemy, że wiele dzisiaj osób rezygnuje z mięsa, nie jego, więc postaram się Wam to przedstawić z różnych stron. Pierwszy punkt. Jeżeli spożywasz właśnie produkty odzwierzęce, to szczególnie ich powinno się pojawić więcej w Twojej diecie. Niestety nie jestem Ci w stanie powiedzieć, czy to ma być 5 razy w tygodniu, czy to ma być 3 razy w tygodniu, bo nie wiem, z jakiego punktu wychodzisz i nie wiem, jak całościowo wygląda Twoja dieta, ale generalnie, jeżeli na przykład do tej pory jadłeś mięso czerwone raz na tydzień, a Twoja ferytyna jest bardzo niska i no, próbowałaś już wielu różnych rzeczy, a ona nadal jest niska, to spróbuj jeść to mięso czerwone może 2-3 razy w tygodniu. Oczywiście nie ma co też przesadzać w drugą stronę, szczególnie nie przesadzałabym z jakimiś takimi przerobionymi mięsami, czyli jakimiś kiełbasami, kabanosami, tego typu rzeczami. Akurat podroby bardzo polecam, podróbkę i tak dalej w formie jakiejś tam gotowanej, smażonej, pieczonej jak najbardziej. Natomiast pamiętaj, że takie przerobione mięso już będzie bardzo rakotwórcze. Żelazo chemowe znajdziesz przede wszystkim właśnie w mięsie czerwonym, w tych podrobach, również tutaj właśnie w tych wszystkich kiełbasach i kabanosach, ale to tak jak mówiłam, radzę Ci troszeczkę omijać i mniej tego mieć w diecie. Jeżeli sam sobie zrobisz szynkę dobrej jakości, jakąś tam pieczoną, też jak najbardziej ok. Ryby też Ci się przydadzą, przydadzą Ci się też jaja, chociaż tutaj raczej to już nie jest żelazo chemowe, a bardziej niechemowe, natomiast nadal one będą wspierały gospodarkę żelazową, więc jak najbardziej te wszystkie produkty mogą znaleźć się w większej ilości w Twojej diecie, jeżeli walczysz z niską ferytyną. Żelazo niechemowe jest gorzej wchłaniane. Ono jest wchłaniane od kilku do kilkunastu procent, podczas gdy to chemowe nawet do kilkudziesięciu procent. Natomiast to nie jest i tak powód do tego, żeby rezygnować ze źródeł tutaj właśnie żelaza niechemowego, tylko żeby to troszeczkę zoptymalizować. Co mam na myśli? Jeżeli jesteś osobą, która je mięso i produkty odzwierzęce, to tak jak mówiłam, włącz sobie tego więcej, ale nadal niech Twoja dieta będzie zdrowa, nadal niech tam królują warzywa, niech królują owoce, niech króluje witamina C, która jest potrzebna do wchłonięcia żelaza. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która nie je mięsa, produktów odzwierzęcych generalnie, no to tutaj musisz zbilansować tak dietę, żeby tego żelaza było w niej więcej. No i właśnie teraz chcę Ci wymienić szczególnie produkty bogate w to żelazo niechemowe. Widzimy, że tutaj mamy zielone liście, pokrzywę, szpinak, natkę pietruszki czy też jarmuż. Choć z tym szpinakiem to też takie troszeczkę jest przekłamanie, bo słuchajcie, szpinak, jak się okazywało w wielu tabelach, miał przestawiony jeden przecinek i wydawało się, że ma więcej żelaza, a to był powielany błąd od lat przez różnych naukowców i tak naprawdę nie ma tego żelaza jakoś bardzo dużo, natomiast nadal jest dość dobrym źródłem żelaza. Zielone warzywa, takie jak brokuł czy brukselka, buraki, strączki, tutaj właśnie szczególnie na strączki zwróć uwagę, boćwinka, kasza gryczana niepalona, komosa ryżowa, tofu, orzechy wszelkiej maści, oczywiście bardziej polecam naturalne niż jakieś tam smażone, pieczone czy solone. Strączki właśnie, o których Ci powiedziałam, jeszcze raz chcę je podkreślić. Czarna i czerwona porzeczka jako źródło już bardziej witaminy C czy maliny, żeby właśnie dorzucić Ci tej witaminki do wchłonięcia żelaza. No i różne suszone warzywa i owoce. W praktyce u osób, które stosują dietę tradycyjną, biodostępność wynosi od 14 do 18% tego żelaza, a właśnie u wegan, wegetarian od 5 do 12%. To, co zwiększa wchłanianie żelaza, to właśnie witamina C, takie też środowisko kwaśne w żołądku, czyli bardziej bierzemy
żelazo na czczo, czy też między posiłkami, niż do posiłku, czy po posiłku. I tutaj też bardzo dobrze wspierają wchłanianie żelaza histydyna, czy lizyna, czyli właśnie aminokwasy, które znajdziesz w żywności. Jakie jest zapotrzebowanie na żelazo? Tradycyjnie, jeżeli jesz mięso i masz tą dietę taką różnorodną, to kobieta potrzebuje około 18 mg, mężczyzna około 10. Oczywiście mówimy o kobiecie, która nie jest w ciąży, czy też nie karmi piersią, dlatego że kobieta w ciąży potrzebuje około 27 mg żelaza na dobę. Natomiast jeżeli nie jesz mięsa i produktów odzwierzęcych, to tutaj liczymy to razy 1,8. Czyli potrzebujesz wtedy około 32 mg żelaza, jeżeli jesteś kobietą z diety, z tych właśnie źródeł roślinnych, aby pokryć zapotrzebowanie. Natomiast mężczyzna potrzebuje 18 mg takiego żelaza. I co ważne, to są, słuchajcie, normy dla kobiety czy mężczyzny, który nie ma niedoboru. Więc jeżeli jesteś osobą w grupie niedoboru, jeżeli jesteś osobą z niską ferytyną, z anemią, to tego żelaza potrzebujesz znacznie więcej, ile no najczęściej to już określi Twój lekarz. Tu chcę Ci powiedzieć taką ciekawostkę jeszcze o wchłanianiu, bo już Ci powiedziałam o witaminie C, czy tam o aminokwasach. Witamina C tutaj zwiększa wchłanianie żelaza aż o 67%. Natomiast wspomagająco działa też obecność witaminy A w tej formie retinolu, beta-karotenu, czyli właśnie prowitaminy A. Okazuje się, że taki dodatek tej witaminy A, czy też beta-karotenu do posiłków ryżowych, kukurydzianych, czy tych pszennych, zwiększa wchłanianie żelaza, ale też, co ciekawe, zapobiega niekorzystnemu działaniu fitynianów, o których zaraz Ci powiem. Jakie produkty są szczególnie bogate w witaminę C? Tutaj też być może Cię zaskoczę, bo sok z cytryny, cytryna nie jest aż tak bogata w tę witaminę C, chyba że wypijesz cały sok z jednej cytryny, wtedy spełniasz to zapotrzebowanie w około 35%. Natomiast bogatym źródłem są na przykład owoce dzikiej róży. Również tutaj mamy czarne porzeczki, właśnie aronie, wszystkie takie te ciemne też owoce, tak? Również jeżeli jesteś zwolenniczką rokitnika, pijesz sok z rokitnika, to bardzo bogate źródło. Pokrzywa, również nawet liście można do sałatki dodawać, też jest tutaj bogatym źródłem. Dodatkowo mamy takie już bardziej tradycyjne pokarmy jak truskaweczki, kiwi, grejpfruty, pomarańcze, agrest, jabłka, maliny, poziomki. To jak najbardziej też polecam, żebyś włączył do swojej diety podczas takich walk z anemią. Nadź pietruszki, ale również jak widzimy papryka, i to zielona, i to czerwona. Dodatkowo mamy tutaj też brukselkę, kalarepę, brokuły, kapustę, kalafior, czy też szpinak. Więc te wszystkie produkty najlepiej, gdyby znajdowały się w Twojej diecie. Oczywiście jedz jak najbardziej kolorowo, różnorodnie, co też pozwoli Ci korzystać z różnych witamin, składników mineralnych w Twojej diecie. Teraz słów kilka na temat tego, co ogranicza wchłanianie żelaza. Zobaczmy, że pierwsze będą kawa i mocne napary, takie jakieś herbaty, czy też właśnie mocne napary, niektóre ziołowe. Dlatego, że mamy tam taniny i garbniki i właśnie te substancje powodują zaburzanie przyswajania żelaza. Dlatego najlepiej, gdybyśmy zjedli posiłek bogaty w żelazo, czy też wzięli taką suplementację, czy też lek z żelazem, i dopiero po około 30, optymalnie 60 minutach wypili kawę, czy też herbatę. Pamiętajcie, że taniny czy garbniki znajdują się też w różnych alkoholach, dlatego absolutnie też nie poleca się popijanie posiłku bogatego w żelazo, jeżeli właśnie gdzieś tam cierpimy na niską ferytynę, mocnym winem, czy też nie popijanie, bo to też się jeszcze zdarza, żelaza po prostu, tak, jakimiś tam różnymi alkoholami. Tego nie róbcie. Dodatkowo to, co jeszcze zaburza nam wchłanianie żelaza, to nadmiar błonnika, czy też bezpośrednie łączenie błonnika właśnie z żelazem, czyli jeżeli bierzemy sobie lek czy suplement żelazowy, popijamy to jakimiś otrębami, czy jakąś, zajadamy to owsianką, czy jakimś tam koktajlem, który ma bardzo dużo siemienia lnianego i tak dalej, to to też nie będzie korzystne. Pamiętajcie, że generalnie nadmiar błonnika w diecie, czyli ponad 60 gramów na dobę, ciężko to zrobić, ale niektórzy to robią czasami, może też już przyczyniać się do tego, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj zmniejszone wchłanianie żelaza. No i tu przestrzegam przede wszystkim przed właśnie dodawaniem otrębów, dużej ilości ziaren,
pełnoziarnistych zbóż. Oczywiście możecie to robić jak najbardziej, tylko że daleko od właśnie suplementu czy leku, albo daleko od tych posiłków bogatych w żelazo, na których szczególnie Wam zależy. Kolejnym czynnikiem, który będzie nam zmniejszał wchłanianie żelaza, jest nadmiar kwasu fitynowego. Sam kwas fitynowy, co ciekawe, jest związkiem bardzo pozytywnym i on w takich dawkach, w jakich go mamy w swojej diecie, najczęściej chroni nas na przykład przed nowotworami, obniża stan zapalny, a też się robi z niego jakiegoś kozła ofiarnego, ale rzeczywiście jego nadmiar będzie tutaj niekorzystny. Czyli nadmiar w diecie, kiedy właśnie gdzieś tam z tą anemią walczymy, będzie doprowadzał do tego, że niestety żelazo będzie wiązane, więc znowu taka wskazówka, jeżeli na przykład jecie gdzieś tam tego steka, czy jecie jakieś mięso, albo chcecie wyrównać sobie to żelazo, no to może niekoniecznie w tym posiłku z dużą ilością chleba żytniego, czy też makaronu pełnoziarnistego, bardziej wtedy dorzucamy sobie więcej warzyw i gdzieś tam te węglowodany takie pełnoziarniste możemy dać w małej ilości, a większą ilość przerzucić na przykład na następny posiłek. I produkty mleczne, zawarty w nich wapń również tutaj utrudnia wchłanianie żelaza. Generalnie wapń i żelazo nie do końca się lubią, dlatego jeżeli na przykład znowu masz śniadanie bogate w żelazo, no niech to będzie jakieś tam na przykład tofucznica jeszcze ze strączkami, z warzywami i w ogóle pijesz sobie do tego zakwas z buraka i super wowowi, ale popijesz to mlekiem, czy nawet jakimś koktajlem na mleku, czy nie wiem, kakao, czy cokolwiek, no to też pamiętaj o tym, że już duża część tego żelaza nie zostanie wchłonięta. Jeżeli chodzi o posiłki bogate w żelazo, to chciałam Ci polecić na przykład chili con carne, które wyrównia się właśnie dość wysoką ilością żelaza. Zostawiam Wam też tutaj sposób przygotowania, nie będę go już mocniej omawiała, natomiast może to być element Waszej cotygodniowej diety jako właśnie wsparcie żelaza, do czego Was zachęcam. Jeżeli chcecie zrobić to w wersji bezmięsnej, to po prostu zamieńcie mięso na przykład tofu albo cieciorkę. Podsumowując, wiesz już, jakie składniki szczególnie powinny znaleźć się w Twojej diecie, na jakie powinnaś uważać i zachęcam Cię, żeby zwracać na to większą uwagę. Oczywiście takich tipów i trików co do żelaza jest jeszcze całkiem sporo, ale te już naprawdę powinny pomóc Ci zacząć borykać się z tym, żeby tę ferytynę podnosić, więc mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał i że Ci się przyda. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę, daj znać w komentarzu, o czym jeszcze chcesz posłuchać i zapraszam Cię do moich kolejnych odcinków, w których opowiemy trochę więcej na przykład o suplementacji przy niskiej ferytynie.